Jesteśmy jak żywe kamienie, jak twarde, niezłomne skały. Nie zniszczą nas żadne płomienie, a ogień nie czyni nam skazy. Jesteśmy jak żywe kamienie, jak twarde, niezłomne skały. Rzeźbiły nas zimne strumienie i żarem płonące upały. Oj, pełna miska i kubek wody, to za mało. Tym się człowiek nie nasyci. Jest tam w człowieku coś innego, czego potrzebuje. Bardziej potem zaczyna się ten drugi głód. Głód, żeby być czymś, że się jest czymś, że tam, żeby wypełnić to swoje człowieczeństwo, jakiś sens swojego życia. Kuchnia Miłosierdzia zajmuje się najbardziej opuszczonymi pacjentami cierpiącymi na trąd, którzy nawet nie mogą iść żebrać z powodu wieku albo też z powodu ułomności fizycznych. Gdzie się widzi, recepta to jest tylko jedna. Kto miłuje Pana Boga, będzie miłował człowieka. A kto myśli, że może kochać człowieka, nie miłując Pana Boga, według mnie to się bardzo myli. On może być humanistą, on może pomóc raz, może się uśmiechnąć raz do drugiego, ale jak się zmieni się położenie, to on tego, co miłował, to będzie na drugi dzień nienawidził. Prawdziwa miłość jest taka, że ona zawsze miłuje, bo to jest dziecko Boże. Widzę, że to, jak to dziecko Boże, czy nawet i zgrzeszy, czy nawet stanie się komunistą i tam nie wiem co, jednak po prostu jest dziecko Boże, bo trzeba kochać, miłować. Ja mogę potępić jego wady, mogę potępić jego zachowanie, ale człowieka jako człowieka muszę szanować. Głód miłości, ja sobie wyobrażam, to jest on tam, on jest silniejszy od tego drugiego głodu, któryśmy my mieli w obozie. W obozie na przykład każdy z nas sobie życzył, tak marzył, żeby jeszcze przed śmiercią raz tak dosyć najeść się chleba i potem umrzeć. Źródło siły to tylko może być jedną. Ja sobie wyobrażam i tylko to krzyż, Pan Jezus, my tu mamy, my jesteśmy szczęśliwi, że mamy kogoś, kogo możemy naśladować. Ja bym zwyciężył świat, na końcu to jest, że on to nosił krzyż, o wiele cięższy od naszego krzyża. Moja droga krzyżowa to była, razem z Panem Jezusem, to była łatwiejsza. W maju w 1940 z Śródowa wzięto 26 młodych ludzi. Miałem wtedy 21 lat. Naturalnie nie wiedzieliśmy, dokąd jedziemy. Na końcu na stacji ten napis z Dachau
To całe życie było takim powolnym dobijaniem. Głód, potem się praca, później przyszły choroby. I to tak jeden za drugim cichutynko umierali. To na 26, 14. Najtrudniejsze doświadczenie osobiste z obozu to chyba był początek, nie? Gdy człowiek się mozolił z tą odpowiedzią dlaczego. Dlaczego ja tu mam być? Dlaczego ja mam być głodny? Dlaczego biją mnie? I w ogóle dlaczego nie ma wolności? A najsmutniejszym chyba doświadczeniem było, gdy jednego dnia żeśmy nieśli na naszych barkach z kamieniołomu naszego już konającego prawie współbrata. Kowalski, Bronek, było mu na imię. To było najsmutniejszym, ale co było najradośniejszym. Gdy wracaliśmy po pracy do obozu, to każdy musiał iść z kamieniem ciężkim. I nieraz się tak patrzało, przed tobą szedł jakiś staruszek, tam dźwigał ten kamień i to widać było, że mu bardzo ciężko, to myśmy to brali ten kamień. I mieście dwa, a on szedł wolny tak, to zdziwienie, że ktoś odbiera kamień. To zawsze dawało taką specjalną radość. Cierpienie, jeżeli oprzemy je o Panu Bogu, chociaż nie rozumiemy jego sensu, ale popatrzymy trochę na krzyż, i widzimy, że przez cierpienie się dochodzi jednak już do triumfu i ono jest czymś pozytywnym, nie tylko czymś negatywnym. No wtedy to cierpienie można to łatwo znieść i Pan Bóg właściwie to są te myśli, które chrześcijańskie, które Pan Jezus z Ewangelii nam podsunął. No a największą chyba radością to była radość naszego uwolnienia, które przyszło gwałtownie. Przecież myśmy byli w tej sytuacji, o jakiej pisze się w Ewangelii, niewiasty szły do grobu i się troszczyły, kto im tam ten ciężki kamień odwali. Bo szły namaścić ciało Pana Jezusa i przyszły i kamienia nie było. I to też dla nas to samo. Przyszedł ten 29 kwietnia 1935 roku i to niemożliwe stało się możliwym. Kamienia nie było. Dla nas przyszła wolność. Się wyszło z obozu, no i potem to drugie uczucie, żeby nadrobić stracony czas, studiować, być księdzem, bo mnie zawsze to porywało, tylu widział, gdy widziało moich współbraci, którzy konali tam, umierali, a też i innych księży, którzy umierali, to tak raczej przychodziła zawsze myśl, że muszę ich zastąpić. Dla mnie to było, jakby powiedzieć, płacenie długu wdzięczności. Za odzyskanie życia ziemskiego, ratować, pomagać drugim ludziom. Dlaczego Indie? Ja chciałem jechać zawsze do kraju, gdzie jest dużo ludzi. Moja droga misyjna, piękna, wspaniała. Zawsze w Orysie. Orysa to jest jeden stan trochę mniejszy od Polski. Na początku było bardzo ciężko, ponieważ ludzie, raczej bym powiedział, wrodzy, nie nastawieni przychylnie do misji. Tam ktoś musiał powiedzieć, że tam chcemy nawracać tych wszystkich za miskę zupy i za kawałek chleba. No i musieliśmy udowodnić, że jedziemy do kolonii trenowatych, to jedziemy, ponieważ Pan Jezus powiedział, że cokolwiek zrobiliście dobrego tym najmniejszym, mieście to zrobili. To udowodnić. Mówią, że do 10 tysięcy pielgrzymów tutaj dziennie przychodzi, to wskazuje na wielki głód Pana Boga i na taki prawdziwy głód Pana Boga. Ale to wszystko ma jedno źródło. Jeden jest Bóg i my jesteśmy jedną i wielką rodziną. Dzisiaj się mówi, że w innych religiach też jest sakrament zbawienia. Tutaj mamy w Puri tę świątynię Jagannatha, wielki hinduistyczny centrum.
jak mieliśmy zbudować nowy kościółek w Puri, troszeczkę się popytałem, jak nasi bracia hinduiści, jak przyjmą wspaniały kościół, bo go chcieliśmy zrobić wspaniałym. Wszyscy się interesowali. Prawie po 50 latach świątynia piękna powstała, ku czci Najświętszej Marii Panny, ale zbudowana przez Polaka. Nie dlatego, ażeby starła w głowę węża, ale ażeby przyciągała tych bogobojnych hinduistów, żeby przyciągała do Chrystusa. Tu jest świątynia Pana Świata, a tam jest Kościół Matki Świata. Jak Kościół idzie do drugiego człowieka, to nie idzie dlatego, żeby go zrobić chrześcijaninem, ale idzie, bo widzi w nim człowieka, dziecko Boże. I człowieka w biedzie, w nędzy, dlatego idzie. Mamy tutaj starych katolików, przecież naturalnie tutaj jest prawie 200 i tak dalej. Mamy ludzi, którzy kiedyś by nie weszli na teren misyjny. Zmieniło się nastawienie tych ludzi do chrześcijaństwa. Ten człowiek, który przedtem uważał, że chrześcijanin to jest człowiek, który musi jeść mięso wołowe, człowiek, który nie modli się, człowiek, który nie kąpie się, bo oni to w ich sposób, jak oni się kąpią, to nasze siostrzyki na przykład nie widać, że się kąpią. I mnie też, bo dzisiaj oni to już to zmienili, ten swój pogląd. To znaczy coś, ten pomoc między nami, chrześcijaństwem, a nie chrześcijaństwem, już zostaje zapuszczony. Sorgi kruto hele, prokruto me shoshabtro. Manushya ishvaranka sahita hue manamilito. Ata eva he punyata mapita. Ludzkie nastawienie na człowieka to jest ten cykl, którym się obraca ten człowiek i właśnie nie trzeba mu przeszkadzać. Teraz jest żebrakiem, bo kiedyś sobie zasłużył na to
i musi wycierpieć, przejść przez ten cykl żebractwa i tak dalej i pójdzie troszeczkę wyżej. Trochę wypływa to z ich religii, żeby zostawić tego człowieka takim, jak on jest. Oni sami nie są tacy całkowicie wyzbici miłosierdzia i dobrych czynów, tego by nie można powiedzieć. Ale motywy ich będą inne. Nie mają tych stałych motywów, to cokolwiek robisz, temu malutkiemu, to ty robisz to, coś mnie zrobił. Pan Jezus tak mówił. Pana oczy, a tyle. Polan de soru aczący. Oczący. To mógł taki ma pani. On pan, patrzcie, on tutaj miał, jak przyszedł do nas po raz pierwszy, i myśmy go do ogrodu dali, bo mu to strasznie śmierdział. To znaczy cuchnął nogi. I się żalił, bo w nocy szczury przychodziły, bo jak ten zapach i otwarta rana, to te szczurki przychodzą, szczury i to wyjadały. Potem żeśmy mu dali łóżko. Bandaże wyglądają stare, trochę obszarpane, ale nie wolno zapominać, że codziennie 80 ludzi przychodzi i codziennie 80 bandaży dać, to po prostu niemożliwe. Właściwie się dziwuję, że jeszcze są cierpliwi i że są jeszcze spokojni. Bo gdybyśmy my z takimi ranami chodzili jeden tydzień, to już by koniec świata był. Tak, dekało? Więc tu mamy najgorszy wypadek. Od niedawno temu przyszedł. To jest jeszcze bardzo zaraźliwy wypadek trądu. Lepromatus leprosis. Przynajmniej jeden miesiąc będzie potrzebny, żeby się wyleczył. A mamy lekarstwo, dostanie. Bolo, tumor na mokoho? Na początku nie z powodu obawy, bo ja sam się zajmował ranami na początku, to myślałem, żeby wziąć rękawiczki, gdy się ma do czynienia z ranami, z powodów higienicznych, nie z powodu obawy. A ten nasz doktor Bramin, który już umarł, powiedział, ojcze, nie rób tego, bo oni będą myśleli, że się obawiasz ich. Także ja teraz od tego czasu nigdy rękawiczek nie wciągam i jak dotykam się, i oni dotykają się mi. Nie idą do lekarza, ukrywają swój trąd, bo z chwilą, gdy się wyda, no to musi opuścić wioskę. I zaczyna się potem niedola takiego biednego człowieka. I gdyby nie było tego stygmatu trądu między ludźmi, to by było trochę łatwiej i z leczeniem. Ci, co mają robaki, to nikt się nie chce na ogół dotknąć ich, bo to są skażeni, wytrąceni. Oni są, jak się mają już robaki, to już jest poza kastą. I nikt, jak się ktoś tego dotknie, to już traci swój kastowość. Trudowaty, zawsze trudowaty. Stygmat. I się obawiają, przeklęty przez Pana Boga. Maloty. Kolo to oczywiście, dekało. A myślę, aż do śmierci nas zostanie? My się nią zajmujemy całkowicie. Wszystko dostanie od nas. A rodzina ją nie chce. Ma syna, się już ożenił, wnuczkę ma. Pytam się, czy ją przychodzą odwiedzić. Ale ani ona nie chce, ani też oni nie chcą. Lepiej, żeby w wiosce nie wiedzieli, że w rodzinie jest matka trędowata. Jesteśmy jak żywe kamienie, jak twarde, niezłomne skały. Nie zniszczą nas żadne płomienie, a ogień nie czyni nam skazy. Jesteśmy jak żywe kamienie, jak twarde, niezłomne skały, rzeźbiły.
zimne strumienie i żarem płonące upały. Spór jest prawie 1000 stradowatych, tak. Oni żyją z żebractwa. Ci, co żyją w kolonii, to są szczęśliwi. Dużo ich żyje w takich tam na drodze, w slumsach. Nie ma dwóch zdań, że największym wkładem tej naszej pracy w kolonii trędowatych jest przywrócenie godności człowieka. Że oni, ci ludzie, ci biedni, którzy przedtem jak szli na żebranie, sami to opowiadają, kamieniami ludzie rzucali, tam do kolonii trędowatych nikt by nie wszedł. I to wszystko prysnęło. I szczególnie to też jakoś odrodziła się ta godność człowieka. No kocha se maloku, kocha. Ładny domeczek. Chociaż wiecie, jak ja byłem w obozie koncentracyjnym i przez pewien czas byłem tak zwanym tym cleanerem, co się czyściło to wszystko. I jako klier miałem prawo używać jedną celkę z tych ustępów jako własną celkę. I tam jak się zamknęło, mi tam nikt mi nie przeszkadzał, tam mogłem sobie posiedzieć 10 minut. Ja wam mówię, taka biesza, byłem jak król, nie? Tak się czułem tam, lepiej niż król w swoim wielkim pałacu. Oni też tam mimo wszystko się czują dobrze tutaj. Paiwo, bo to pasuje go na hip. Gdy małe dziecko pójdzie do szkoły, to matka, która ma pozostałości trądu, będzie ułomna, ma jakieś tam rany, wrzody i tak dalej, i ona pójdzie za tym dzieckiem, to wtedy inne dzieci wiedzą, o, to jest trędowaty, z rodziny trędowatej, się odsuną od tego dziecka. Ono już będzie trochę odosobnione. Dlatego byśmy wybudowali szkołę specjalnie dla dzieci, których rodzice są trędowaci. I oni mają pierwszeństwo do tej szkoły, a żeby udowodnić, że trąd jest uleczalny, że nie potrzeba odseparować dziecka od rodziców. I tych dzieci z rodziny trędowatych mamy w naszej szkole 92, ale szkoła liczy 420 dzieci, to znaczy są dzieci z zewnątrz. I oni przychodzą do naszej szkoły, która ma dzieci trędowatych. Pan Bóg wie, skąd się biorą. Ja cały czas nie wiem. Nieraz jak nie chcę tam pytać, ile mam pieniędzy, bo myślę, że już tam się wszystko wykończyło. Bo my każdego tygodnia wydajemy prawie 10 tysięcy rupii. A nasze wydatki miesięczne przychodzą do 60 tysięcy rupii. Skąd się biorą? Ja sam nie wiem. Ludzie dobrzy? Oglądają, przychodzą, odwiedzają, posyłają pieniądze. Nic tutaj nie było, tylko piasek, ani drzewka jednego nie było. Wszystko, co tu jest, to zostało zrobione przez naszych trędowatych. Oni tymi wózkami, którymi jeździli na żebractwo, teraz przywozili dobrą ziemię pod ogród, sadzili drzewa, wykopali tę sadzawkę. I patrzcie, przemienili to naprawdę, stał się ogrodem nadziei. Jest to naszą dumą. I oni sami są dumni z tego, że takie dzieło potrafili stworzyć. Ogród to nie jest tylko dla wypoczynku i dla zadowolenia, ale też jest dla, jakby powiedzieć, dla samowystarczalności finansowej. Ci, co tu pracują, są płaceni z dochodów ogrodu. Mamy ryby sadzone każdego roku.
3000 ryb nasadzamy, karpie przeważnie. I to nam daje duży obrót, duży zysk. Potem drzewa owocowe, których tutaj jest ponad około 180 drzewek kokosowych. I to też przynoszą aż do 15 tysięcy rupii na jeden rok. To jest najlepszy środek rehabilitacyjny. 600 kurczaków każdego tygodnia, 600 kurczaków. I to tak w jednym tygodniu mamy 4 zmiany. I to wszystko idzie handlowo. Nigdy człowiekowi nie obiecywał łatwej drogi. Powiedział przecież, weź swój krzyż, chodź za mną. No i ja to tak... Człowiek się wpatruje w niego i idzie. 50 lat kapłaństwa, to długie, to nie jest zawsze łatwy okres. Na misja nie jest zawsze łatwo, nie jest zawsze różowo. Nieraz bardzo ciężko. I wtedy potrzeba się wpatrzeć w krzyż, no, i w niego. I przetrwać. I się przetrwa, i radość przychodzi. Po nocy zawsze dzień przychodzi. Ashram, znaczy asromo, to jest miejsce, gdzie ludzie nie biegają i nie zabiegają się, tylko mają wypocząć, a to mają wypocząć w Panu Bogu. To jest po prostu taki dom duchowy i tutaj już zostało postanowione, że ten teren, gdzie ja jestem, to będzie też moja ostatnia praca. Tu chcemy wybudować taki dom rekolekcyjny, nie tylko dla katolików, ale też i dla hinduistów. Będą małe takie chatki. Potem były wspólne też mój dom, gdzie około 20-30 pokoi będzie, także może pomieścić aż do 50 ludzi. Ktoś nawet z Europy chce przyjechać. Kto zbuduje ashram? Ja sobie uważam, Polska zbuduje. Ja sobie wyobrażam, jak kiedyś kardynał Wyszyński powiedział, każde serce jest jednakowoż darem Bożym. I w każde serce ludzkie tam ta szlachetność leży. Jest tylko nieraz taką skorupą przysypana. I trzeba tylko te skorupy odbić i tam widać złoto. I to każde serce. Ashram to już będzie to ukoronowanie mojej misjonarskiej pracy. I też ostatnie, bo mam już 80 lat, nie? A po 80 to już tam długo się nie żyje. Ale jeżeli Pan mi pozwoli, a to na pewno się uda. Nieraz ludzie się pytają, czy jestem już, mam obywatelstwo indyjskie. Więc jakoś mi to nigdy nie przyszło na myśl. Gdybym się chciał postarać, bym mógł dostać. Ale jakoś sobie wyobrażam, że byłoby to mi jakby zdrada swojej własnej ojczyzny. Dla mnie to pół serca dla Indii, pół serca dla Polski. A właściwie całe dla Indii, całe dla Polski. Tak to jest, tak żyjemy. Żadne powiedzenie,
Bogiem.